Siemaneczko, Tuszaka z tej strony, witam Cię w ten grudniowy, zimowy, nie do końca piękny poranek, trochę słoneczny. A u mnie na kanale pierwszy raz mamy Skylake'a. Także najpierw będzie prezentacja zestawu oczywiście, potem zrobimy szybkie rozpaczki, potem pokażę pierwsze uruchomienie i sprawdzimy, czy BIOSa mamy dobrego. No a potem zrobimy montaż, a potem podsumowanie. Takie będą materiały po kolei w tym projekcie, jak zwykle. No to jedziemy. Intel poszedł może po rozum do głowy, a może nie do końca, bo zrobił w takim pudełku. Pratka nie daje w wersji odblokowanym, przepraszam, unlocked. Z odblokowaną wersją procesor nie daje coolera, więc będzie trzeba założyć innego, żeby zrobić pierwsze uruchomienie. Mam nadzieję, że będzie działało, zobaczymy. Jeszcze nie sprawdzałem, więc nie wiem. No a tutaj mamy i5. Nie wiem, czy to będziecie w ogóle widzieć. Widzicie? Tam taka ostrość, że nie ostrość. O! i5-6600K. 3,5 gigsa oczywiście, a tu go widać. Nawet nie muszę rozpakowywać teraz. Haha, już widać procka. No taki prockTego procka schłodzimy oczywiście. Też chyba jeszcze nie prezentowałem na kanale. Corsair H110i wersja GT, czyli taka ta troszeczkę nowsza z obracanymi rurkami. I trochę i starą wersją wentylatorów, które oczywiście wymienimy, bo ta nowsza GTX ma troszeczkę inny radiator też i ma wychodzące bezpośrednio z pompki przewody. Wydaje mi się, że te fajniej się, tymi fajniej się zarządza, są bardziej elastyczne. No ale pożyjemy, zobaczymy, pobawimy się. Takie chłodzonko, oczywiście do tego chłodzonka będzie wymiana 2x140SP Corsaira, oczywiście wersja Quiet, SP140 LED Red w wersji Quiet. Takie dwa. Płyta główna, no to Z170 Pro Gaming Motherboard od Asusa i w nim jest World of Warships Action Stations Exclusive Invite Code Diana Cruiser 15 dni Cruiser 15 dni Premium Account, czyli takie dodatki do płyty. A płyta fajna, dobra sekcja zasilania, daje się dobrze kręcić na niej praca. Zobaczymy, na ile się uda tego pociągnąć. Mam nadzieję, że dużo. Pamięci oczywiście DDR4, HyperX-y, Savage. Tu mamy 2x4 GB, czyli 8 GB kit 2666. Yeah! CL13. Takie kostki. O, o, jak się świeca. Aż się ten robi. Tutaj nawet kodzik można by było. Tutaj będzie kodzik. Tu nie będzie. O, tu chyba będzie kodzik. A znowu. Zabawa w ostrość. O! O, o, jest taki kodzik. SSD, czyli na system, wiadomo, standardowo 240 HyperX Savage. Bardzo fajny dysk, jeszcze też nie miałem. Zobaczymy, jak się w środku prezentuje, jak wygląda. Na dysk nadane oczywiście standard u mnie ostatnio w większości, w zdecydowanej, że tak to nazwę, w zdecydowanej większości komputerów, jak ktoś chce HDD, to pchamy 2,5-calowe, 1 TB, 7200 obrotów, HGS, to oczywiście 7K1000 model, więc polecam. Kolejny raz polecam. Bardzo fajny dysk. Mniej się grzeje, mniej prądu ciągnie, łatwiej go upchnąć, a prędkość taka sama, a to później. Co do tego, no to oczywiście to już widzieliście, bo unboxing robiłem. 980 referencyjna. To jest właśnie ta wersja specjalna. Można powiedzieć, że to jest pierwszy specjalny prezentowany MKG z komponentem, kartą graficzną w dobrej cenie. Zasilacz
Thermal Take Paris 650, semimodularne. 5 lat gwarancji oczywiście, 80 plus gold, sprawność. O, może w tą stronę, bo to w tą nie widać, bo tu mam okno, jak widzicie. No, dobry zasilacz, sprawdzony. Śmiga bardzo dobrze. To później może... Może najpierw do obudowy powiem. Jeszcze dodatkowe wentylatory. 240 na przód, 120 na tył. Z tego co pamiętam, będziemy ładować. A do czego? A do tego, jak już widzieliście na Instagramie, mamy Obsidiana 450. Może tak pokażę. O, o tak. O, Obsidian Corsera. Ciężka trochę, 450D w wersji window panel black finish, czyli wykończona na czarno. Czarno ją wykończył. Czy coś będziemy widzieć tu więcej? O, zobaczymy kodzik, jakbyście chcieli. Kodzik! No i taki zestawik wyszedł, ceny nie podam. Dlaczego? No bo wiąże się to z zasadami, które ostatnio powstały na moim kanale. Zapraszam do przejrzenia aktualizacji. Wszystkie zestawy, które będą w specjalnych cenach, będą ceny ujawniane tylko na grupie. Ha, ha, ha. Cóż, konsekwencja to wiadomo co. Także tak, oczywiście zestaw sporo tańszy dzięki temu, że karta graficzna załatwiona. Taniej. Mam nadzieję, że taka prezentacja Wam się podoba. Zapraszam na następne materiały z tego projektu. Przypominam, że to nie jest jedyny materiał z tego projektu, bo często jest tak, że przychodzicie i piszecie mi podałbyś konfigurację w tych pozostałych materiałach, a ja mówię, wracaj do pierwszego produktu, programu, odcinka danego projektu i odsyłam. No. To by było na tyle. Jakbyś chciał MKG, a takie małe ogłoszenie parafialne może jeszcze. Jakbyś chciał w grudniu MKG, to jest pierwsze. Będę mógł zrobić jeszcze dwa maksymalnie, bo mamy 3 tygodnie niecałe. Więc, znaczy dokładnie całe, bo dzisiaj 3-24 jest Wigilia, wolałbym Wigilię wysyłać paczki, bo kurierzy już przyjeżdżają do mnie o 9 wieczór, albo ani o 9 rano, bo są tak zarobieni. I czekam, czy to po odbiór rzeczy, czy wysyłkę. Także jeśli się zastanawiasz, to się decyduj, bo można powiedzieć, że mam jeszcze 3 osoby, które się zastanawiają. Więc kto pierwszy, ten lepszy. 2 tylko będę mógł przyjąć. Wybaczcie za to, ale niektórzy się za bardzo ociągają, więc albo coś zrobimy w tym miesiącu i przed świętami będziesz miał maszynkę, albo dopiero po świętach. No, jakbyś chciał MKG, zapraszam na priwa makszakal@gmail.com. Oczywiście zapraszam na grupę, tam sobie gadamy. Ponad 700 osób już jest, jest wesoło. Są nowe rzeczy, nowe oferty specjalne z wyprzedaży dystrybucyjnych. Także, no, jak widzicie, efektem tego jest dużo tańszy MKG. A ile? Zapraszam na grupę, to się dowiesz. No, nie przedłużając, lecimy do następnych materiałów. Cześć, Szakal out!